Śląsk w Twoim miejscu na mapie, gdzie leży? Śląsk jest w moim sercu, mam wielki sentyment do Śląska i z niego czerpię. To jest ten czakram, z którego czerpię i nawet jeżeli jestem w Warszawie, a czasami dalej w różnych projektach, bo w filmie to jesteśmy wszędzie w zasadzie, tam gdzie nas dany projekt ciągnie, to zawsze pamiętam o Śląsku i zawsze z wielkim sentymentem powracam, bo moja rodzina tutaj mieszka, bo też projekty czasami, które się dzieją na Śląsku, bo to, co wspomniałem, Śląsk jest bardzo atrakcyjny dla filmowców i za każdym razem odkrywam jeszcze ten Śląsk, bo on tak jest dla mnie organicznie taką rzeczą oczywistą, bo to są moje korzenie, ale też jak wracam tutaj z danym projektem i coś czuję organicznie i jeżdżę i szukam pewnych miejsc do danego projektu, to też go na nowo odkrywam. Scenograf. Pracuje dla teatru, filmu i telewizji. Absolwent Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach. Następnie studiował na Wydziale Scenografii w Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie. Od kilku lat prowadzi autorską pracownię scenografii wspólnie z Katarzyną Sobańską na Wydziale Malarstwa w ASP Katowicach oraz jest kierownikiem Katedry Scenografii, Filmu i Telewizji na Wydziale ASP w Warszawie. To, co jest najtrudniejsze w tej pracy, to wydaje mi się to, co determinuje w ogóle życie. Dlatego, że scenograf to jest troszkę taki dromader, trochę komiwojażer, trochę musimy dopasowywać się do świata. Z każdym reżyserem pracuje się inaczej. Jego działalność jest szeroka, bo jest scenografem, który w swoim dorobku może się pochwalić zarówno współpracą z licznymi teatrami, jak również twórcami wielu znaczących produkcji filmowych i telewizyjnych. Kiedy poszukiwał tego, co po studiach, kiedy studiował w Krakowie, kiedy spotkał takich mistrzów jak Skarżyński, jak Paweł Dobrzycki, który go pociągnął, a ze mną poszedł w stronę filmu. Jest autorem scenografii do licznych spektakli teatralnych, operowych i musicalowych. Jednocześnie ma na swoim koncie kilka znaczących nagród za scenografię filmową i teatralną. Nie działa sam, bo towarzyszy mu Katarzyna Sobańska. Nasz tandem jest oczywiście plusem minusem. Jest wielką siłą i momentami pewnym trudem, jak to bywa, bo po pierwsze dwoje artystów, po drugie mężczyzna, kobieta, po trzecie dwa dosyć silne charaktery. Razem odbierają też nagrody. Są laureatami m.in. Złotej Maski za dekorację do musicalu Olivier Magdaleny Piekosz, Orła Polskiej Akademii Filmowej za scenografię do filmu Młyn i Krzyż i dwukrotnie Złotego Lwa za wspomnianą produkcję Lecha Majewskiego oraz głośny film Agnieszki Holland W ciemności. Marcel ma oprócz wrażliwości, talentu, tych artystycznych cech, ma taki jednak zmysł organizacyjno-przywódczy, a to jest potrzebne, dlatego że my pracujemy jednak z bardzo dużymi grupami ludzi. Od lipca 2019 roku jest członkiem Amerykańskiej Akademii Sztuki i Wiedzy Filmowej. Jak spotykasz się na pierwszych zajęciach ze swoimi studentami i podajesz definicję scenografa, filtrując ją przez swoje doświadczenia, to kim on jest? Jak spotykam się z moimi studentami, to staram się otworzyć ich krainę wyobraźni. To jest dla mnie przygoda, spotkanie w ogóle z człowiekiem. Uważam, że w tym moim zawodzie spotkania ze scenografią to jest kontakt interpersonalny. To jest ta relacja między osobami, czy to jest w teatrze, czy to jest w przestrzeni filmowej. To zawsze to jest spotkanie z ciekawymi ludźmi i dla mnie, i też to mówię moim studentom, dzisiaj akurat tak się zdarzyło, że mamy wpisywanie ocen. Właśnie wyrywałem się tutaj na spotkanie z wpisu ocen do indeksu i jestem na świeżo w rozmowach z nimi, takim podsumowaniem końcowo-rocznym. I to jest jakby dla mnie też ta fascynująca przygoda w spotkaniu z tym młodym człowiekiem, ale też później z tymi twórcami, z którymi się spotykam w przestrzeni już tej takiej profesjonalnej. Jesteś scenografem teatralnym, filmowym, operowym. Każda z tych funkcji to inna organizacja przestrzeni,
inny zawód. Też tak kiedyś o tym myślałem, że to jest inny zawód i w zasadzie ten zawód można tak podzielić. Są osoby, które fokusują się w swoim doświadczeniu takim profesjonalnym, że zamykają się w obszarze filmu. Niektóre osoby, mówię, mam tu na myśli oczywiście scenografów czy kostiumografów, bardziej ich pociąga ten świat metaforyczny, metafory teatralnej. Natomiast w tym moim, tutaj warto wspomnieć, że pracuję, i to nie jest tajemnicą, w tandemie, duecie z Kasią Sobańską i my zawsze tutaj powiem w liczbie mnogiej o nas, że te nasze doświadczenia, bo bardzo często pracujemy też i w teatrze, i w filmie, czyli łączymy te doświadczenia i one się gdzieś wzajemnie przenikają i kompensują. Ja sobie bardzo cenię to doświadczenie też teatralne, kiedy pracuję w filmie. To się wydaje z pozoru, że to są inne doświadczenia, że to są dwa różne zawody, ale w takich projektach, które to też właśnie studentom często też mówię, czy indagowany, pytany o te doświadczenia filmowe, że w przypadku Idy, to pamiętam, że to było kiedy spotkanie z Pawłem Pawlikowskim, to było takie spotkanie, gdzie myślimy metaforą, myślimy pewnym skrótem. To się wydaje trochę abstrakcyjne w filmie, który jest realistycznym takim freskiem. To było doświadczenie teatralne, które mi niezwykle pomogło w tej wyobraźni też i filmowej, w tym obrazie, które było bardzo takie wykoncypowane przy współudziale oczywiście z operatorem, z Łukaszem Żalem, że to mi bardzo pomogło i te dwa doświadczenia bardzo sobie cenię i uwspólniam. W której roli lubisz być najbardziej? To zależy. Czasem jak jestem filmem bardzo zmęczony, bo oprócz tego, że to jest piękny, fascynujący... To marzę o teatrze. Tak, to marzę wtedy o teatrze. Marzę wtedy, żeby się zamknąć w tej takiej bezpiecznej poniekąd przestrzeni teatralnej, bo nie pada na głowę. Jest ciepło, czyli są w miarę komfortowe warunki i ten czas realizacji jest też krótszy niż w filmie, bo te niektóre projekty filmowe trwają parę lat. I oczywiście jak się siedzi w wygodnym fotelu w kinie i oglądamy film, który trwa powiedzmy półtorej godziny, średnio dwie godziny, to mało kto wie, że to są czasami wyjęte z życia dwa lata, trzy lata w niektórych projektach, tych bardziej rozbudowanych. A opera? Ona daje największe możliwości takiej pracy twórczej, rozwinięcia wyobraźni? Opera była dla mnie pierwszym moim doświadczeniem w życiu tym zawodowym scenografa. Była pierwsza i być może ta pierwsza miłość jest zawsze w pamięci. Ona wraca, bo akurat w tym roku miałem chyba trzy projekty, które były projektami operowymi i z dużą tęsknotą wracam do świata opery, który jest bardzo magiczny, jest monumentalny, czyli ta scenografia zawsze jest tematem, ona staje się bohaterem też na scenie. Wychodzi na pierwszy plan. Wychodzi czasami na pierwszy plan, tak. Zresztą kocham muzykę też, więc dla mnie to jest taka, no takie opus magnum, jeśli można powiedzieć, o takie dla scenografa. Z użyciem tych wszystkich zabiegów formalnych, czyli ze świata kina, wizualizacji, projekcji i tak dalej, więc tak mówię tutaj o takiej nowoczesnej formie opery, która też mi jest niezwykle bliska. Z szacunkiem oczywiście dla tradycji, bez wątpienia. I ja zaczynałem z Borysem Kudliczką i do dzisiaj pamiętam te pierwsze nasze takie moje szlify w operze, a później już to moje autorskie życie zawodowe. Jest mi bardzo i kocham operę. I widzę czasami też takie monumentalne założenia w świecie filmu, które są gdzieś tam też, mówię tutaj, że to się wszystko gdzieś tam przenika. I mówię, to jak stawiamy dużą dekorację, mówię, to jestem w operze filmowej teraz. Każdy projekt ma swoją specyfikę, do każdego trzeba znaleźć klucz, inaczej uruchomić wyobraźnię, jak to się u Ciebie dzieje. Dla mnie człowiek, czyli tutaj reżyser, jest dla mnie i rozmowa z nim, i jego świat wyobraźni. Jeszcze do tego oczywiście w filmie jest jeszcze operator i jak się tak wzajemnie spotykamy i zaczynamy rozmawiać na temat pretekstu, jakim jest scenariusz, zaczynamy sobie fantazjować. I to jest najprzyjemniejsza rzecz, w zasadzie ten początek pracy nad projektem, który możemy sobie tak swobodnie, bez tych wszystkich obciążeń, ograniczeń, które wynikają z budżetu, najczęściej albo miejsc, gdzie musimy grać, to wtedy jest chyba ten najprzyjemniejszy moment i wtedy otwieramy swoją wyobraźnię, wzajemnie się inspirujemy. To jest ta alchemia tych pracy filmowej i to jest najciekawsze. Tak. A później już jak jesteśmy w zdjęciach, to czasami zapominamy, bo to już jest jakby ta praca czysto fizyczna, prawda? To już tej metafory tam i tej alchemii z mniej, to jest po prostu trzeba to zrobić, trzeba to wykonać. To film właśnie przyniósł Tobie i Twojej wspominanej tutaj już zawodowej partnerce Kasi Sobańskiej największy splendor. Zaczęło się od Lecha Majewskiego. Lech Majewski jest artystą totalnym.
jak bardzo często też mówimy o nim, czy mówię o nim, przypominając sobie to doświadczenie, tą przygodę, jakim był Młynny Krzyż. I z jednej strony jest to cudowne spotkanie takiego człowieka, który myśli przestrzenią, plastyką, obrazem. We wspomnianym filmie był Bruegel, który był tym pretekstem do stworzenia tego świata, żeby powołać go do życia na nowo. Pamiętam jego realizacje operowe, więc być może też tak fajnie i wzajemnie nam się dobrze pracowało, aczkolwiek jest bez wątpienia reżyserem bardzo wymagającym. Ale ten film właśnie zwrócił na Was uwagę. Ten film zwrócił na nas uwagę, bo myślę, że swoją formą plastyczną, która była bardzo oryginalna, to nie można powiedzieć, że to jest taki stricte film fabularny. To jest bardziej wizja artystyczna bez wątpienia. To jest to, czym Lech Majewski się zajmuje, czyli takim jest trochę artystą z pogranicza. Stąd być może czasami jest kontrowersyjny w swoim środowisku, ale jest przez to niezwykle wyjątkowy, jest rozpoznawalny. I tak jak wspomniałem, przez sam fakt, że jest również z wykształcenia artystą plastykiem, więc ta poprzeczka, którą stawia współrealizatorom, jest niezwykle wysoka, ale to też bywa inspirujące, absolutnie. Sam film zwrócił uwagę swoją, no bo ta forma była wyjątkowa. To było coś, czego... No teraz powstały kolejne projekty, które realizował Lech Majewski, ale tamten film był takim faktycznie bardzo wizualną formą filmową. Lech Majewski, Agnieszka Holland, Paweł Pawlikowski, pracowałeś ze wspaniałymi osobistościami świata filmu. Pewno każdy ma inny pomysł na ożywienie rzeczywistości, z którym z reżyserów najlepiej ci się pracowało. Trzeba mieć taką no, trochę uniwersalność, wpisaną jakby również w ten zawód, że do każdego trzeba znaleźć jakiś klucz. Każdy z tych twórców jest niezwykle silną osobowością, bardzo silnym charakterze pisma, tutaj mówię, tak jakby posługując się pewną metaforą, jest rozpoznawalny. Inaczej komponuje obraz filmowy Agnieszka Holland, inaczej Paweł Pawlikowski, inaczej jeszcze Lech Majewski. Tutaj trudno mi powiedzieć, który z tych twórców jest jakby mi najbliższy. Oczywiście... No tak, ale jest tak, że rozmawiasz, współpraca z każdym z nich daje pewne doświadczenia, a gdzieś potem na końcu myślimy, o, z tym było najfajniej. Mhm. Ja tak wprost to pewnie wychodziłoby na to, że te filmy, które osiągają później sukcesy, chociaż każdy z nich osiągnął sukces, bo każdy z tych filmów wymienionych przez ciebie dostał nagrodę. No tym najbardziej spektakularnym pewnie była Ida, bo to jest to obraz, który myślę, że zostanie na lata, bo dostała nagrodę, wiele nagród, w tym również tym zwieńczeniem był Oscar. Ja sobie niezwykle cenię też Zimną wojnę. Ale nie byłoby tego, gdyby nie było tych poprzednich obrazów, bo tutaj wymienione, czyli Ida i Zimna wojna, ona była efektem tych pierwszych doświadczeń, tych wcześniejszych doświadczeń, czyli zauważonym filmem Młynny Krzyż, na który zwrócił uwagę między innymi Paweł Pawlikowski i dlatego nas zaprosił do swoich projektów filmowych, ale też niezwykłe wizyjne, ale też trudne kino historyczne, czyli W ciemności z Agnieszką Holland, który sobie też niezwykle cenię jako takie przeżycie, cofnięcie się jak w wehikule czasu do tamtej bardzo ciężkiej, bardzo trudnej epoki Holokaustu. Co daje scenografowi praca w oscarowym filmie? No w Polsce to jest trudne. Myślę, że łatwiej ma reżyser i operator. Mój zawód jest trochę trudnym zawodem i trochę takim niewdzięcznym. Jesteśmy tak trzeci tak w hierarchii. Tak? Oczywiście reżyser, operator, my jesteśmy na tym trzecim miejscu, ale ten powoływana rzeczywistość, oprócz tego, że trzeba mieć wyobraźnię, to trzeba być jeszcze dobrym etnografem, geografem, historykiem. Więc jeżeli przychodzą te propozycje z zachodu, bo one przychodzą oczywiście, to przede wszystkim według tego klucza, czy ktoś dobrze zna topografię danego miejsca, że ktoś jest kulturowo w danym miejscu dobrze zakorzeniony, że ma tą przestrzeń geograficzną, ale też i mentalną, bardzo dobrze rozpoznaną. I jeżeli my spełniamy te kryteria, to wtedy jakby jesteśmy proszeni do tych projektów gdzieś poza granicami Polski. Dostajemy te propozycje i bez wątpienia Oscar otwiera pewne szanse. To jest pytanie, czy ktoś tego chce, czy ktoś jest otwarty na tą przygodę i chce poszybować gdzieś dalej i spełniać się nie tylko tutaj lokalnie w Polsce. Czy po Oscarze masz jeszcze jakieś marzenia? Ja myślę, że moim marzeniem to jest spotykać
fajnych, wizyjnych reżyserów, twórców, z którymi będzie mi po drodze, którzy cały czas będą dla mnie inspirujący. Mój zawód ma to do siebie, że jest trudno tutaj jakby pokusić się o rutynę. W zasadzie każdy projekt jest inny. Czy szukamy innego klucza, jest w innym, najczęściej w innym czasie historycznym, a poza tym pracujemy w zespole. I to jest wymiana jakiejś energii, to wymiana jakichś emocji, też wizji. Więc myślę, że życzyłbym sobie dalej takich inspirujących projektów, spotkań, które będą ciągnęły mnie dalej do przodu. Na jaką propozycję marzenia jeszcze czekasz? Masz taką? Nie zastanawiałem się nad tym, czy mam taki film marzenia. Oczywiście lubię dane gatunki, wolę jeden gatunek od drugiego, ale chyba nie mam takiego filmu, o którym bym szczególnie, tak jak aktor, o takiej roli, którą może powiedzieć, że na przykład Macbeth czy Hamlet są takimi rolami, które by chcieli przeżyć na deskach teatru. Ja chyba nie mam takiego. Mi się wydaje, że fajnie jest po prostu spełniać swoje marzenia w takich różnych projektach. Czasami tęsknię za kinem historycznym, a czasami spełnia się w kinie współczesnym, które też jest bardzo interesujące, zwłaszcza obecnie w Polsce, młodzi twórcy. Tęsknię za festiwalami. Myślę, że tutaj nasze projekty trochę otworzyły te marzenia, to, że polskie kino jest rozpoznawalne teraz na świecie. Dzisiaj się, nawiasem mówiąc, dowiedziałem, że Jan Komasa dostał propozycję Hollywood, więc po prostu spełniamy swoje marzenia i to nagle jeden moment i coś nas ciągnie i jedziemy gdzieś dalej i tworzymy.